każdym kraju istnieje jakaś grupa zainteresowana w istnieniu nastrojów nacjonalistycznych. W okresie międzywojennej hasłami antysemickimi posługiwali się głównie handlarze. Walczą w ten sposób z żydowską konkurencją. W celu osiągnięcia większych zysków odwoływano się do polskości, świadomości narodowej i tym podobnych pierdół. Pierdół! Polskość! Polskość nie znaczy nic innego dla zwykłego człowieka. To nie ma większego znaczenia. Cała władza dla Polaków. Tym hasłem posługują się ci, którzy władze rządowe. Koryto! Koryto! Chcą wyeliminować swoich politycznych przeciwników. Zdecyduj na ich niepewność. Niepewność za swoją gwarancją. To hasło jest oczywistym absurdem. Polskość nie jest żadnym gwarantem, receptą na dobre rządy. Anarchistów nie obchodzi kolor skóry. To obrzeże lub nie znając wolności władzy. Nie ma naszego znaczenia. Polska!